kim jesteś? Kim ty jesteś? Bo ja na przykład jestem bytem świadomym, jestem osobą, jestem jaźnią, jestem kimś, kto czuje i myśli. I ja, jako integralna osoba, która ma zdolność podejmowania własnych decyzji i własnych ocen rzeczywistości, w ogóle nie godzę się na istnienie łańcuchów pokarmowych. W ogóle nie podoba mi się to, żeby jedni zjadali drugich. Ja jako ja, moja jaźń, nie godzi się na to, aby obok mnie były mordowane niewinne istoty. To jest moja natura. Moja natura polega na tym, że ja myślę i czuję. Czyli w zgodzie z moją naturą jest sprzeciwianie się zastanej rzeczywistości. Jest wyrażenie tego, co myślę o tej rzeczywistości. Moja natura jest krytycznie nastawiona w ogóle do, jak powiedziałam, już samej koncepcji istnienia łańcuchów pokarmowych. Ja nie jestem ani karniworem, ani herbiworem. Ja jestem jaźnią. I moja jaźń, niezależnie od tego, czy moje jelita byłyby ukształtowane w taki sposób, aby być lepiej przystosowane do trawienia mięsa czy materiału roślinnego, nieważne, ja jestem jaźnią. Jestem osobą myślącą i czującą. Czyli także, gdybym potencjalnie była karniworem, w dalszym ciągu nie akceptuję. Nie akceptuję tego, aby obok mnie były mordowane niewinne osoby, po to, aby ktoś drugi mógł przeżyć. Nie akceptuję takiej rzeczywistości. To jest moja natura, moja prawdziwa natura. Moja natura to jest myślenie, czucie, empatia. Szukanie alternatywnych rozwiązań to także leży w mojej naturze. Szukanie alternatyw, kombinowanie. Czy to jest tylko moja cecha? Czy jestem jedynym egzemplarzem gatunku Homo sapiens, który ma takie funkcje, nieprawdopodobne funkcje w mózgu, jak kombinowanie? Nie tak, a może tak, a może w ten sposób? Otóż nie jestem jedynym człowiekiem, który myśli, czuje i kombinuje. Okazuje się, że są naukowcy, którzy wykombinowali, udowodnili, że w ogóle nikt, żaden karnivor, omnivor, nikt nie potrzebuje mięsa per se. Każdy potrzebuje składników odżywczych, aminokwasów, witamin, minerałów, węglowodanów, tłuszczy. I każdemu organizmowi na świecie jest obojętne, skąd weźmie te aminokwasy. Oczywiście potrzebujemy ich w różnych proporcjach. Typowi, tak zwani karniworzy, potrzebują na ogół więcej tego białka niż gatunki roślinożerne. Ale jeżeli ktoś posiada mózg, jest człowiekiem, czyli ma te funkcje myślenia, kombinowania, analizowania, kreowania, eksperymentowania, to ma taką możliwość, żeby wytworzyć z nieograniczonych materiałów dostępnych wokół nas, na tej ziemi, taki pokarm, jakiego potrzebuje karniwor. Czyli dać temu mięsożercy taką ilość aminokwasów stosowną do jego zapotrzebowania. I to jest. Ja już tutaj nie potrzebuję odkrywania Ameryki. To już jest opracowane, przygotowane, udowodnione. Powinniśmy w dzisiejszych czasach już odchodzić od takiego myślenia, że jesteśmy skazani na naturę, jesteśmy tacy biedni, takimi niewolnikami jesteśmy natury. Nic nie możemy zrobić. Jak trzeba jeść mięso, to już trzeba, posłusznie. Tak już tylko, aby do śmierci. Moja natura nie jest ani roślinożerna, ani wszystkożerna, tylko myśląca, czująca i kombinująca. To jest moja prawdziwa natura. A jak to jest z twoją prawdziwą naturą? Jesteś organizmem, który trawi i wydala, czy organizmem, który myśli, czuje, kocha, współczuje? Kim jesteś?